Paweł, witaj w Górniku. Ostatnie lata spędziłeś w Stali Mielec. Skąd pomysł na przenosiny właśnie do Górnika właśnie? Pomysł narodził się z tego, że klub przekonał mnie tym, że był bardzo zdeterminowany, żebym tu przyszedł. I trener, i prezesi, czy dyrektor sportowy, wszyscy zabiegali o to, żebym tutaj przyszedł. I to na pewno mnie ta wizja gdzieś klubu i to, że trener właśnie chciał, żebym przyszedł postawić na mnie, to mnie przekonało. Przed przyjściem tutaj do Górnika podpytywałeś o opinię o klubie trenerów Kamila Kieresia i Andrzeja Orszulaka? Odbyliśmy krótką bardzo rozmowę, bardziej rozmawiałem tutaj z kilkoma zawodnikami już, którzy są w klubie. Wszyscy pozytywnie się wypowiadali, także nie miałem żadnych obaw. No właśnie dopiero zdążyłeś przyjechać tutaj na Lubelszczyznę. Nie byłeś jeszcze nawet w szatni, ale czy właśnie znasz kogoś z Górnika, kto może ci pomóc w aklimatyzacji w Górniku? Tak, znam się gdzieś z wcześniejszego klubu, z Zagłębia, z Damianem Złodzieniem, z Danielem Dziwnierem. Też dzieliłem szatnię z Jonathanem. Osobiście znam również się z Karolem, także myślę, że aklimatyzacja w szatni przejdzie sprawnie i będzie wszystko ok. Pora na taką małą autoprezentację Pawła Żyry. Jakim jesteś typem zawodnika? No i jaka jest twoja mocna strona, z której kibice mogą być zadowoleni? Myślę, że jestem takim typowym zawodnikiem środka pola, co może mnie wyróżniać. No, na pewno jestem takim graczem zespołowym, także myślę, że wpasuję się szybko do zespołu i razem możemy zrobić coś fajnego. I na koniec powiedz, jakie sobie stawiasz cele przed dołączeniem tutaj do Górnika? Te osobiste, no i te drużynowe. Celem jest na pewno grać jak najwięcej. To jest mój cel osobisty. Grać jak najwięcej, grać jak najczęściej w pierwszym składzie. No i jak myślę, że jasny cel zająć jak najwyższe miejsce z Górnikiem i zobaczymy co dalej. Dzięki za rozmowę. Dzięki.